Dzisiejszy live w zupełnie wyjątkowej scenerii, żeby go zrobić, udałem się do lasu. Na szczęście nie mam daleko. Potwierdźcie mi tylko proszę, czy widzimy się i słyszymy, bo jak dobrze wiecie, las to to miejsce, w którym z zasięgiem bywa różnie. No i bardzo dobrze, że bywa w nim różnie, bo to jedno z tych niewielu miejsc, w których możemy się właśnie od zasięgu odciąć, możemy na moment się wyłączyć z całego tego bałaganu, który często nas otacza, wyciszyć się, odpocząć, pobyć chwilę z bliskimi, być w, przy, być w okolicznościach przyrody, jak to w, kiedyś mawialiśmy, cytując klasykę popkultury z poprzedniej epoki. W tak pięknych okolicznościach przyrody złapać pion. Coś, co w tych trudnych czasach tak bardzo jest nam potrzebne. A zwłaszcza jest nam potrzebne po tym strasznym czasie lockdownu, w którym zamknięci byliśmy w domach, w którym takie koszty psychiczne płaciliśmy za to, że na naszych ziemiach, tak jak i wszędzie na świecie, rozpanoszyła się pandemia. Dlaczego zdecydowałem się dzisiaj porozmawiać z wami właśnie z lasu. Ano, dlatego, że dzięki radosnej twórczości legislacyjnej polityków zjednoczonej prawicy, za chwilę lasów możemy nie mieć. Jak dobrze wiecie, w Polsce lasy państwowe posiadają pewnie około 80% tej powierzchni lasów, które w Polsce mamy. I oto do Sejmu wpływa, w zasadzie już wpłynął w kwietniu, 18 maja wchodzi na Komisję Środowiska. Idiotyczny, szkodliwy i potencjalnie katastrofalny, robiący naprawdę nieodwracalne szkody w naszym środowisku. Projekt poselski posłów prawa i sprawiedliwości, sygnowany przez posłankę Ewę Malik z Zagłębia, który to projekt tak naprawdę na jednej stronie doprowadza do tego, że takich lasów jak ten, ale też i wielu innych, w których wypoczywacie i które dobrze znacie, za chwilę może nie być. Wiecie, co mówi ten skandaliczny projekt? To jest numer druku 1098. Każdy może go sobie przeczytać i osobiście się z nim zapoznać. Otóż ten projekt mówi, jeżeli zostanie uchwalony, stanie się prawem, ustawą, Duda to podpisze, że lasy państwowe mogą zamienić się na każdy rodzaj gruntu, niezależnie od jego wartości, niezależnie od tego, czy to las, czy to pole, czy to łąka, czy to wysypisko, czy to cokolwiek innego. W, bez żadnych dopłat, po prostu od tak, jeżeli każe im to zrobić rząd y, przy pomocy konkretnych ministrów, i będzie to uzasadnione. Zaraz Wam przeczytam, bo to uzasadnienie też jest, y, y, też jest w tym wszystkim bardzo ważne. Yy, już wam to mówię. Możliwość zamiany lasu państwowego na dowolną nieruchomość tej samej powierzchni. Zamiana taka powinna być uzasadniona potrzebami i celem polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza. Zamienić się lasy państwowe będą musiały, jeżeli każe im minister, z każdym kto przejdzie tę ministerialną ścieżkę i rząd po prostu każe mu to zrobić. A więc lasy państwowe mogą na przykład być zmuszone do tego, żeby oddać 200 hektarów pięknego lasu za na przykład nieruchomość, na której stoją ruiny jakiejś fabryki, albo na przykład zanieczyszczoną glebę w, po jakiejś fabryce, albo na przykład nie wiem, jakiś nieużytek rolny, albo cokolwiek innego. I w ten sposób zmniejszać powierzchnię lasów, bo oczywiście, jeżeli się zamienią, to ten człowiek czy ten ktoś, kto wnioskuje o to, żeby, żeby ten las przejąć, będzie chciał go wyciąć, żeby coś tam postawić. Zastanawiamy się, dlaczego w ogóle im ten pomysł przyszedł do głowy. Trop prowadzi oczywiście do spółek skarbu państwa, do problemów, które Orlen czy inne spółki mają czasami z uzyskaniem dostępu do powierzchni leśnej, którą chcieliby wyciąć, żeby postawić tam na przykład farmy fotowoltaiczne, od Zielony Ład po Pisosku. Wyciąć las, żeby postawić OZE, na którym będą mogli zarobić. Tak oni właśnie dokładnie o tym myślą, zamiast szukać innych dróg w zrealizowania tego skądinąd słusznego celu. Wyobrażacie sobie skalę zniszczeń, których może dokonać ta jedna, jednokartkowa ustawa. Powtórzę jeszcze raz. Lasy państwowe będą mogły być zmuszone przez rząd, przez ministrów, ale też no, lasy państwowe, no, przecież tam oni postawią swoich dyrektorów, już, już oni tam stoją, związani z Solidarną Polską, i to oni będą decydowali o tym, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. A więc lasy państwowe zamieniają się z kimkolwiek na cokolwiek. Ten ktoś przyjmuje te lasy, wycina je i na przykład stawia tam fermę drobiu, albo na przykład stawia fabrykę opon, albo na przykład robi wielkie wysypisko śmieci, w tym lesie, do którego dzisiaj chodzicie dlatego że z, y, taki będzie interes polityczny ta ustawa powtórze nie mówi nic o żadnych warunkach które trzeba by było spełnić żeby na pełnowartościowy las zamienić się z lasami państwowymi. Ta ustawa nie mówi nic o żadnych odszkodowaniach, o żadnych dopłatach do wartości, jeżeli, jeżeli okazałoby się, że grunty, które dostają lasy państwowe są badziewne, są nic nie warte, a w zamian ktoś dostaje piękny stuletni las na przykład. Niewiele hektarów bezcennej wartości przyrodniczej. Czy rozumiecie? Wydaje się jeden projekt, który gdzieś tam posłowie PiSu wrzucili sobie i będzie powoli przechodził przez komisję. A tymczasem może się skończyć tym, że dojdzie do całkowitej prywatyzacji polskich lasów, i zamiast 80% lasów będziemy ich za chwilę w, w, w tym zasobie państwowym, będziemy mieli faktycznie lasów 40%, choć, la, procent, choć lasy państwowe będą nadal posiadaczem gruntów. Tylko na tych gruntach będą stały różne syfy, będzie, będą zrujnowane, to będą nieużytki, ale nie będzie lasu. To jest projekt, który woła o pomstę do nieba. To jest idiotyzm nieznający miary. To jest głupota, która woła po prostu i krzyczy w, na puszczy, już mówiąc zupełnie wprost. Przecież to są nie tylko szkodnicy i przekręciarze. Przecież to jest regularny idiotyzm. Jak można w ogóle w taki sposób myśleć o zasobie, który jest nasz wspólny, o skarbie narodowym? Wyobrażacie sobie, jakich jeszcze zniszczeń będzie można dokonać na bazie tej ustawy? Ludzie, my się musimy naprawdę przeciwstawić temu. Jasne, jest mnóstwo ważnych rzeczy, które, które dzisiaj się dzieją. Banaś, odsłaniający oszustwa Morawieckiego i całej jego spółki, tylko zatrzymujący się oczywiście w półsłowa, bo jeszcze musi z nimi rozegrać jakąś partię i pocztę poda do prokuratury, ale premiera będzie się bał i całej reszty. Mnóstwo innych rzeczy, które gdzieś tam się toczą, ale słuchajcie, jak oni nam wyrżną te lasy jak oni je sobie pozamieniają, żeby kolejni kuzyni obajtka będą, mogli będą, będą sobie mogli coś stawiać, to przecież co powiedzą na to nasze dzieci? Przecież wy, ja tak samo chodzimy do lasu z naszymi dzieciakami. Wyobraźcie sobie, że tego lasu, tego, który jest obok was i który na z największym prawdopodobieństwem należy właśnie do lasów państwowych, za chwilę może nie być, jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona. Bo będzie tam stała ferma drobiu, fabryka kauczuku, cokolwiek sobie wymyślą. Musimy przeciwko temu protestować, i my od dzisiaj, w ruchu Polska 2050, wszędzie, gdzie się da, będziemy trąbić przez kilka najbliższych dni, i aż do momentu wejścia tej ustawy na komisję i dalej, żeby ten idiotyzm powstrzymać. Będziemy incytować szyszkę z 2015 roku, który wprost mówił o tym, że lasy są własnością narodową, są naszym narodowym skarbem. Sami dobrze wiecie jaka to jest wartość i przyrodnicza i psychologiczna. W tej chwili każdy z nas to odczuwa, kiedy może wyjść spokojnie do lasu. Jeszcze raz powtórzę, ten róg 1098 nawet na niszczarkę nie zasługuje. On zasługuje na to, żeby znaleźć się w jakiejś kloace ustrojowej i nigdy z niej nie wychynąć. To jest właśnie myślenie, które prezentuje dzisiejsza władza: zaorać, zarżnąć, wystrzelać, sprzedać, a później rozdać ludziom, żeby trzymać się przy korycie. To jest ta filozofia państwa na pokolenia, którą oni wam prezentują, gęby mając pełne opowieści o chrześcijańskich wartościach, o tym, jak oni szanują stworzenie, o tym, jak oni tępią ekologizm, żeby wspierać humanizm i inne pierdoły, które po prostu słyszymy z ich ust na stałe. Ile jeszcze będziemy dali się im robić w Bambuko? Ludzie, wy, naprawdę, jeżeli macie wśród siebie ludzi, którzy jeszcze głosowali na PiS i dla których cenią polską przyrodę, cholera, dobrze, nie dogadajmy się co do kwestii tego, czy tam ustrój, ustrojowych, czy jeszcze jakichś innych, ale do ciężkiego licha. Lasy są naszą wspólną własnością. Pójdźcie do nich dzisiaj i im powiedzcie. Wiecie, co szykuje wasz PiS? Wiecie, co szykuje wasz Kaczyński? Wiecie, co szykują ci wasi bohaterowie? I oczywiście z TVP się tego nie dowiecie. Szykują wam tylnymi drzwiami wprowadzoną sytuację, w której za chwilę wejdą pilarze, wytną to wszystko w pień i będziecie tutaj mieli ubojnie drobiu albo cokolwiek innego. Bo taki będzie interes państwa, jak czytamy w projekcie ustawy, taki interes związany z rozwojem. Wiecie, ja naprawdę jakiś czas już śledzę te rozwiązania dotyczące środowiska i klimatu, które generuje ten rząd. Takiego idiotyzmu, takiego kretynizmu nie widziałem już naprawdę dawno, tak bezczelnej próby w, 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 poprawienia swojego politycznego bytu kosztem KD, kosztem pokolenia. Które przecież wiecie, ile las rośnie, ile się rozwija, ile musi, ile musi czasu zająć, żeby rzeczywiście w, stanowił taką wartość, w której będziemy się chętnie odnajdywać i będziemy się budować, w, psychicznie i pod każdym innym względem. Wiecie, ile to czasu zajmuje. I teraz naprawdę warte to jest dwa lata trwania ich jeszcze przy korycie, żeby nam to wyrżnąć? Żeby ten nasz skarb narodowy po prostu zamienić na hajs, którym będą się opychać oni i ich pociotki do siódmego stopnia pokrewieństwa? Dlatego przez tych kilka dni będziemy o to mówić na konferencjach prasowych, na Twitterze, na Facebooku, wszędzie gdzie chcecie i bardzo Was proszę, żebyście bardzo jasno i wyraźnie sami przeciwko temu zaprotestowali. Niech sieć dzisiaj zaleją Wasze filmiki z lasu, Wasze zdjęcia, wyjdźcie dzisiaj na moment, stańcie wśród drzew, zróbcie zdjęcie, oznaczcie hashtagiem LASY NIE DLA KASY. LASY NIE DLA KASY. LASY SĄ DLA NAS WSZYSTKICH. Lasy są dla całej Polski, dla nas wszystkich, niezależnie od naszych poglądów politycznych. Lasy nie dla kasy. Przeciwko temu projektowi protestują, wyobraźcie sobie, nawet leśnicy, którzy do nas się zwracają i mówią: Zróbcie coś z tym. Solidarność leśników! wiadomo jak Solidarność żyje z rządem protestuje przeciwko temu pracownia na rzecz wszystkich istot, wejdźcie na stronę lasy i można tam podpisać petycję, ale zalejmy sieć dzisiaj zdjęciami naszymi w, z lasu, filmikami krótkimi, w którym mówimy dlaczego się temu idiotyzmowi przeciwstawiamy oznaczmy to hashtagiem Lasy nie dla kasy jeżeli chcecie to też Polska 2050 niech te gamonie niech ci po prostu szkodnicy niech ci już brak mi jest cywilizowanych słów na nich w, 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 bo bo naprawdę ciężko jest zachować kulturę osobistą w takich sytuacjach. Niech oni zobaczą, że jest siła społeczna, że jest naród polski, który przeciwstawia się prywatyzacji kraju. Spółki skarbu państwa już się ukradli, media się ukradli, to teraz jeszcze lasy chcą nam ukraść? Wara od lasów, Gamonie. Wara od lasów, bando nieudaczników i szkodników. To jest nasz narodowy skarb. I my jako Polska 2050 przy pomocy naszych w, przy, pra, przy pomocy pracy naszych wolontariuszy, działaczy, będziemy o tym trąbić jak się da. W, to jest naprawdę fundamentalnie ważny temat i niech nic nam go nie przesłoni. Żadne bajania, które jutro usłyszycie w ramach Polskiego Ładu. Jeżeli chodzi o ład, to oni ewentualnie łaty mogą wstawiać do tego ubrania, które, w, które nam wyszykowali. Ludzie, którzy opowiadali nam, jaka to będzie piękna Polska, wybudują ją wspaniale, a później okazuje się, że wydają półtora miliarda na budowę Ostrołęki, a później ją burzą. I te półtora miliarda idzie się kochać. Dwa miliardy wrzucone w błoto w Przekop Mierzei Wiślanej. W miliony, setki milionów utopione w propagandzie. To jest, co jutro u nich usłyszycie? Że dostaniecie jeszcze 200 zł, że dostaniecie jeszcze 150, że dostaniecie jeszcze 300? Może i dostaniecie, jak zadłużą państwo, może i dostaniemy, tylko jak wyrżną nam lasy i sprywatyzują, żeby jacyś kuzyni, jak mówię, król, krewni królika mogli tam stawiać swoje fabryki w naszych cholera lasach? Jak w, porobią w kolejne przekręty, które będą nas kosztowały i krajowo, i międzynarodowo, to tyle będziemy mieli z tych naszych 200 więcej złotych. Bo przypominam, że kilkadziesiąt złotych rocznie to nam w tej chwili już zjada z tych 500 złotych inflacja, której nie są w stanie opanować i nad którą nie są w stanie zapanować, i to będzie postępowało w dalszym ciągu. Nie wierzcie kłamcom i oszustom, którzy kłamstwo, oszustwo mają w swoim politycznym DNA, którzy, żeby utrzymać się przy korycie jeszcze miesiąc dłużej, będą wam wciskać każdy możliwy kit strasznie się podkurzyłem tą sytuacją z lasami, ale myślę, że nie tylko ja. Bo to wiecie, to jest tak w naszym polskim narodzie, że my sobie tak pomyślimy, ojej, ojej, no tak, rzeczywiście, pan coś w telewizji mówił o lasach. Ale jak zacznie się brze ten, ten dźwięk pił, jak usłyszycie go któregoś ranka za oknem, to wtedy się zacznie rozalka ola Boga. Pisanie protestów, apele, okrzyki, wrzucanie zdjęć, gdzie my si co tu się dzieje w ogóle, gdzie można napisać, do jakiego posła się zwrócić, co my możemy teraz zrobić. Teraz jest czas, żeby to robić żeby te piły nie wjechały. Oczywiście, że potrzebujemy lasów państwowych, oczywiście, że potrzebujemy gospodarki leśnej, bo potrzebujemy drewna my jesteśmy realistami, pragmatykami w Polsce 2050. Natomiast zawsze będziemy za tym, żeby nie traktować lasów pierwotnych jako lasu gospodarczego, żeby rozszerzać zakres ochrony, żeby lasy państwowe dzieliły się wpływami, które mają z tymi, którzy chronią te lasy, które powinny być naszym narodowym skarbem. Czym innym jest las uprawa desek, las gospodarczy, a czym innym jest las, który stanowi wartość przyrodniczą. Nasza posłanka Hanna Gilpiątek powołała razem z innymi, jak wiecie, zespół parlamentarny ponadpartyjny do spraw ochrony Puszczy Białowieskiej i innych obszarów przyrodniczo-cennych, on też się będzie dzisiaj zajmował projektem tej kretyńskiej ustawy posłanki Malik. A jeżeli jesteście z zagłębia, to się osobiście odezwijcie do posłanki Malik i powiedzcie jej, co o tym myślicie. Jeszcze raz powtarzam, lasy nie dla kasy. Bardzo was proszę, żebyśmy razem stanęli w tym proteście i żebyśmy pokazali tym zakutym pałom, bo już trudno to inaczej powiedzieć, w, co myślimy o ich gospodarce naszym narodowym skarbem. To są do jasnej cholery nasze lasy. To są lasy Rzeczpospolitej Polskiej, to są lasy naszego narodu, a nie wasze bando politycznych patałachów, którzy wszystko chcecie ukraść, wszystko sprywatyzować, tylko żeby się jeszcze popaść na swoim w, i, i swoich pociotków przez ten miesiąc czy dwa dłużej. Lasy nie dla kasy. Ten hashtag dzisiaj w, i przez najbliższe dni będzie naszym głównym zawołaniem. Szlak mnie trafi, po prostu, jak na to patrzę. I jeszcze cały czas utrzymujemy ich w, w, przy władzy, cały czas dajemy im szansę i mówimy: A, oni kradną, ale przynajmniej się dzielą. Wyrżną te lasy, to wtedy zobaczycie. I wtedy wszyscy zobaczymy. Czy warto było ich utrzymywać jeszcze ten miesiąc, dwa? Oni dzisiaj to wymyślą. A co z pieprzą za trzy miesiące? A co wykombinują i co jeszcze zniszczą za pół roku? I my dalej będziemy siedzieć, gapić się w telewizor i mówić najważniejsze, że wypłacają. Co, co mnie tam? A, po, a poza tym ja nie lubię tych, co pozycji? Nie lubisz? Mówię. Jak ci wjadą z piłami do lasu i z traktorami, i z harwesterami i zaczną go ciepać, to wtedy się zacznie. Tylko wtedy już będzie za późno. Bądźmy raz mądrzy przed szkodą. Posłanka Mali, ktoś pyta, kto to jest. Ona jest sosnowca, inżynier, metalurg, w, w, członkini jeszcze zakonu PC, teraz Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj zresztą, o, chyba wczoraj, na dyrektora lasów państwowych wjechał nadleśniczy leśniczy z Katowic w. w też bardzo wierna i oddana osoba w obecnej sytuacji. Wiecie, co jeszcze można tu spieprzyć? Co jeszcze oni mogą nam ukraść? Ukradli nam już pozycję międzynarodową. Ukradli nam y, 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 zgodę społeczną, bo szczują nas na siebie i polaryzują. Kaczyński ma teraz taki pomysł, że y, y, osłabiać platformę, ale teraz lewicę sobie będzie hodował, żeby móc się polaryzować, zwłaszcza na sprawach światopoglądowych. Y, ukradli nam y, y, zgodę międzynarodową. Teraz nam ukradną lasy. Y, kradną nam po drodze pieniądze bo swoich pociotków wszędzie y, wkładają. Ukradli nam rzetelną informację media. Co jeszcze ukradną? Złodziej wynosi nam, zrozumcie co się dzieje, złodziej wynosi nam z domu nasze rodowe srebra, meble, pamiątki, ale my stoimy sobie przed wejściem, bo kolega złodzieja rozdaje nam pieniądze. Tak, tu da setkę, tu dwusetkę, tu trzysetkę, a to, że tracimy rzeczy, które gromadziliśmy przez pokolenia, nasi ojcowie i dziadkowie, to co nas obchodzi najważniejsze, że, że oni, taką, Kaczyński taką twardą rękę ma i daje pieniądze. Musimy się obudzić, musimy się po prostu obudzić. I, w, I to jest rzecz zupełnie ponadpartyjna, bo tu się zupełnie ponadpartyjny front buduje, żeby jak najszybciej to, 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 ten, ten kretynizm zatrzymać. Tak jak powiedziałem, będziemy protestować do bólu i do skutku, i nie damy im naszych lasów. Odpieczcie się od naszych lasów bando politycznych Gamonii. Dziękuję za uwagę. A teraz ta część, która w, w piątek zawsze powinna nastąpić. W, pan Zygmunt Górka pisze o mnie bestia z wykrzywionym od ugarstw ryjem. Panie Zygmuncie, za dużo przed lustrem Pan dzisiaj spędził y, i za bardzo się Panu, y, że tak powiem, y, wizual utrwalił, ale no, jeszcze można, jeszcze nie jest za późno. Jeszcze może Pan coś z tym zrobić i ja serdecznie polecam. A teraz pytania, które w, pisze Kinga Anna. Podajcie proszę, projekt, gdzie można znaleźć ten projekt. Będziemy go umieszczać dzisiaj na social mediach naszych, natomiast też możecie go znaleźć na stronach sejmowych. Numer druku 1098. Y, możecie się z nim y, spokojnie spokojnie zapoznać i zobaczyć, w, jak on jest zrobiony. I tam oczywiście tam ja wszystkie napiszę, tylko że zgodnie z polskim prawem nie ma takiej możliwości obowiązującej dzisiaj, bo sprawdziliśmy to z prawnikami, żeby na przykład zobowiązać kogoś, z kim lasy państwowe się zamienią, żeby na tym lesie, który dostał, prowadzić na przykład gospodarkę leśną. Nie ma takiej możliwości. Jak się zamieni, to się zamieni. Będzie mógł wyciepać i postawić tam, jak mówię, na przykład fermę, wielko, fermę przemysłową przemysłową drobiu albo trzody chlewne. Jak to mu zabroni? Albo norki hodować, co dalej jest w Polsce legalne. Nie ma takiej możliwości, żeby zmusić człowieka, który, z którym się lasy zamienią, bo to będzie mógł też się zamienić prywatny człowiek. W, 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 ten, ja bym jutro iść do lasów i powiedzieć, dogadać się z jakimś ministrem i powiedzieć, słuchajcie, ma Mam trzy hektary wysypiska śmieci, chcę trzy hektary lasu, to minister mi tu podpisał, że ja ten rozwój będę robił i dostanę trzy hektary lasu, wytnę sobie i zrobię kolejne wysypisko. Taki będzie biznes. Paranoja, naprawdę, to jest tak, takie szkodnictwo porywa. I tak powiedziałem, hasztag klasy nie dla kasy, filmiki, zdjęcia, wszystko. Oznacza, jeżeli będzie to oznaczać Polska 2050, to my będziemy wiedzieli, bo będziemy to widzieli po hasztagu, że, że to robicie i będziemy to jeszcze podbijać przy, przy pomocy naszych kanałów. weekend idzie, być może jeszcze pogoda dzisiaj pozwoli, jutro, żeby, żeby w niektórych regionach Polski do tego lasu wyjść, zróbcie te zdjęcia i zróbcie te filmiki. Niech oni czują, że na to im nie pozwolimy. Och. Dobra, pytania od Was z tego tygodnia. Maj w siódmy, Mariola Weiss pyta, a czy dzieci powinny być szczepione? W dzieci w, powinny być, oczywiście, że dzieci powinny być szczepione, jeżeli w, wymaga tego kalendarz szczepień i wie to każdy rodzic. Ja to wiem, jako rodzic dziecka i w Mania stosuje się do kalendarza szczepień rygorystycznie. Natomiast jeżeli chodzi o Pani o szczepienia na COVID, to, to zależy od, od naukowców. To zależy od tego, czy powiedzą nam, że to jest możliwe. Tak jak mówiłem, w Polsce zostaną dopuszczone szczepienia od 16 roku życia niektórymi preparatami bardzo dobrze. Natomiast w Stanach, jeżeli chodzi o zdaje się ten preparat mRNA czyli Pfizer'a, będzie można szczepić w wyjątkowych przypadkach nawet 12 latków, to wszystko zależy od tego jak, jak nauka się w tej sprawie wypowie. Natomiast ja za dużo słyszałem o dzieciach, które ciężko bezobjawowo, znaczy najpierw przychodzą bezobjawowo COVID, a później przychodzą PIMS. Nawet o dzieciach, które przechodzą objawowo COVID i bardzo z tego powodu cierpią, o młodych ludziach, naprawdę nie musimy płacić tej ceny. Jeżeli naukowcy na to pozwolą, to nie ma o czym mówić. Bożena Matysiak, Panie Szymonie, mam do Pana trochę pretensji o dołączenie się do PiS w głosowaniu, mimo że jest tylko kilku naszych posłów, co było przyczyną takiego podjęcia decyzji. To, że to była słuszna decyzja, Pani Bożeno. I myśmy o tym mówili konsekwentnie od grudnia. Myśmy, jak inni, nie zmieniali zdania, że raz byliśmy przeciw, później byliśmy. Nie, najpierw za, później przeciw, później się wstrzymaliśmy, a później jeszcze coś nad tą samą ustawą. My od samego początku mówiliśmy, że te, że te ratyfikacje trzeba poprzeć, dlatego że te pieniądze muszą zostać uruchomione w całej Unii Europejskiej. To jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A my jesteśmy skrajnie proeuropejską partią. I jesteśmy też prospołeczną partią. Doskonale wiemy, jak dzisiaj Polacy tych pieniędzy potrzebują. Więc y, pani mówi, głosowaliśmy z pisem. Tak, bo nie chcieliśmy głosować z ziobro. I nie chcieliśmy głosować z, 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 z antyeuropejskim, poleksidowym y, środowiskiem, które, y, które chciało ten wspaniały projekt europejskiej solidarności uwalić. Jedna rzecz to jest głosowanie za tym, czy w ogóle powinno coś takiego mieć miejsce, a druga rzecz to, jak te pieniądze powinny być wydawane. I tutaj jest pole do działania dla opozycji i dla wszystkich. Wszystkich interesariuszy, żeby tak zabezpieczyć wydawanie tych pieniędzy, żeby Kaczyńskich nie mógł skręcić i ukraść. To o to tutaj chodzi. I, na, I tutaj powinniśmy się dogadywać, i tutaj powinniśmy się budować. Myślałem w tym tygodniu, że uda się to zrobić w tym tygodniu, ale tam z różnych powodów się nie udało zrobić, bo mm, jeden człowiek postanowił, że jednak. Mm, ale nie z polityków, czy, 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 czy jedna frakcja, że jeszcze musi, może coś się uda ugrać z pisem. W, w przyszłym tygodniu będziemy nad tym dalej pracować. Wierzę, że uda się. Takie obostrzenia, mamy Senat, mamy innym jeszcze możliwości wpływu. Będziemy się starali robić wszystko, żeby zabezpieczyć te środki, tak jak powinny być zabezpieczone. Pamiętajcie też jeszcze o jednym. KPO, które oni napisali na kolanie i wysłali do Brukseli, i na, od razu napisali, że nie wysłali różnych tabelek i wydruków, i wykresów, i, 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 i wyliczeń. Ono do nas... W, Wróci. Przecież Bruksela to odeśla. Oni poprosili o miesiąc dłużej, więc będą się z tym bujać do końca lipca. Bruksela to odrzuci, być może na jesieni to KPO trzeba będzie pisać od początku i my przez tę ich nieudolność te pieniądze dostaniemy pewnie jako jedni z ostatnich w Europie. Tak to będzie wyglądało. W, a co z argumentem, że to głosowanie od KPO było niekonstytucyjne? Nie wiem. Wie Pani, ja wiem już, że co, w Polsce to, co prawnik, to opinia. W, również jeżeli chodzi o te zamawiane przez polityków, ale nie wiem, w jaki sposób miałoby być ono niekonstytucyjne. E, Michał Junior, dlaczego opozycja nie potrafi się ze sobą dogadać i tak jak SLD wyłamuje się w decydujących głosowaniach? A gdzie się wyłamuje w decydujących głosowaniach? O czym, o czym były te decydujące głosowania? Panie Michale, niech Pan się nie da zwieść jakiejś propagandzie politycznej. E, tu naprawdę nie chodzi o to, czy Platforma wykiwa lewicę, czy Lewica Platformę, czy oba, oba wykiwają Polskę 2050, albo ona ich wykiwa. To naprawdę nie o to chodzi. Tu chodzi o to, czy my będziemy w stanie prowadzić projekty, które są potrzebne do tego, żeby Polska sensownie, normalnie funkcjonowała w epoce postpandemicznej. Nie wszystko jest grą polityczną. Nie wszystko się dzieje na Twitterze i w komentarzach Tomasza Lisa i Przemysława Szubartowicza. To, to, to naprawdę jest o Polsce a nie o tym, czy Platforma wygra, czy Opozycja przegra, czy ktokolwiek inny coś zrobi. My musimy się nauczyć konstruktywnej współpracy tutaj. I tu faktycznie, my, my nie braliśmy udziału w tych rozmowach, bo nas nikt do stołu w tej sprawie nie zapraszał. Nie wiedzieliśmy, że takie rozmowy jakieś między nimi się toczą. Cały czas jesteśmy przez wielu traktowani jak outsider te sceny politycznej jakoś specjalnie z tego powodu też nie płaczemy. Natomiast ja i w tym tygodniu, i w przyszłym razem z innymi liderami tej części strony, będziemy robili wszystko, żeby zrobić sensowną maszynę, do, w, w której będziemy mogli stanąć wspólnie. I powiedzieć: Okej, okay, te pieniądze są nasze, one są europejskie, a więc nasze, one się nam należą. Muszą być sensownie wydawane, a tu jest metodologia, jak to zrobić. Nie da się na siłę zrobić jedności, jeżeli każdy walczy o swoje i każdy chce tylko i wyłącznie pokazać, że to on jest liderem opozycji. Zobaczcie, jak, jak, jaką cholerę nam robi, jak, jak głupio nam robi to walka o status lidera opozycji. Dlatego ja się tak od tego żegnuję i mówię, że jestem jak już to liderem opozycji, propozycji, a nie opozycji. Czy, czy, czy chciałbym być? Czy nasza frakcja chciałaby być? Ale nie, bo, bo jak będziemy teraz walczyć, i kto tu będzie z nas największym Mesjaszem, to, 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 to powybijamy wszystkich, bo będziemy uważali, że to antychrysty. Tak się nie da nic zbudować ani nic zrobić. I może my powinniśmy, mu, znaczy, może my musieliśmy pojawić się na scenie, żeby, żeby tę nową jakość myślenia zaproponować. W Elżbieta Kazimierz-Grabiec, dlaczego w KPO. Zapisano, że szpitale zostaną scentralizowane, a to oznacza, że dyrektorów będzie mianował rząd. Absurdem jest centralizacja szpitali. My pisaliśmy o tym w naszym planie dla zdrowia. Proponujemy zupełnie odwrotny kierunek i serdecznie zachęcam do zapoznania się z tym projektem, bo jest sensowny, a oni inaczej nie potrafią, oni muszą jak w PRL-u. Muszą mieć wszystko centralne, muszą mieć wszystko znacjonalizowane, wszystko musi być polskie i narodowe. W... I jeszcze imienia najchętniej braci Kaczyńskich. W... Co tu dalej mamy? Jak zamierzacie zmienić taka? Panie Hubercie, przyjdzie czas, to powiemy. Mamy dwa, dwie metody, dwie drogi, dwa sposoby, dwie analizy rozwiązania tego problemu, ale nie będziemy im za szybko tego podawać na tacy, żeby nam nie zaczęli zakładać pola minowego już teraz, kiedy jeszcze mają większość, żeby, żeby nam to wysadzić w powietrze. Jak pan uważa, ile lat powinien przepracować Polak? aby mógł iść na emeryturę, mówi Maria Romaszko. My musimy przede wszystkim z Polakami o tym bardzo poważnie, Pani Mario, porozmawiać, bo ja nie mam wrażenia, czy my wszyscy wiemy i rozumiemy, jak działa system emerytalny. A ja o tym mówiłem już w tym tygodniu. System emerytalny to nie jest tak, że ty ciężko pracowałeś, a później państwo mówi ciężko pracowałeś, synu i córko, więc teraz ja sięgnę do swojego skarbczyka i wynagrodzę cię za to, bo bardzo cię kocham. Chciałbym takiego państwa, ale to nie jest opowieść o Rzeczpospolitej Polskiej ani o żadnym innym państwie, jakie znam. Otóż to działa dużo prościej. Składkujemy, jak pracujemy. Pracujemy, odprowadzamy składki. Te składki się odkładają, przynajmniej wirtualnie, a później, jak przechodzimy na emeryturę, to patrzy się w systemie, ile tych składek było, patrzy się w tabelkę, ile jeszcze będziemy żyli, czyli patrzy na oczekiwaną średnią długość życia, dzieli się to, co żeśmy poskładkowali przez tę długość życia i wychodzi nam emerytura. To nie jest tak, że państwo nagle dodaje nam coś, bo wzruszyło się tym, jak ciężko pracowaliśmy. Jak mówię, chciałbym takiego państwa. Ile odłożymy? Tak wysoką będziemy mieli emeryturę. I o tym musimy dzisiaj twardo i głośno mówić. Krócej pracujemy, będziemy mieli emerytury po 1000 złotych albo po 900, zamiast pensji po 2 czy 3 tysiące nawet. Jesteśmy na to gotowi? No to proszę bardzo, możemy sobie obniżać wiek emerytalny do 40 roku życia i mieć emerytury po 300 zł przez następnych 60 lat życia. Jesteśmy na to gotowi? O tym dzisiaj trzeba zacząć rozmawiać przede wszystkim, i później zobaczyć, czy w Polakach jest zgoda do tego, żebyśmy ten wiek emerytalny w jakiś sposób ruszali. Ja uważam, że w tej chwili nie ma chyba społecznej zgody co do tego, że on powinien być podwyższany, ale nie powinno się go też obniżać. W żaden sposób, bo to już jest, bo wtedy po prostu będziemy musieli wydać te pieniądze na zasiłki, na opiekę społeczną dla tych, którzy nagle na 30 lat znajdą się na głodowej, naprawdę głodowej emeryturze. I my będziemy musieli się wszyscy wtedy na nią zwrócić. Więc słuchajcie, to jest system naczyń połączonych. To po prostu tak działa. To nie jest tak, że ty się napracowałeś, a teraz jak mówię, państwo cię utuli, bo państwo tak nie działa. Chcę takiego państwa, żeby utuliło, ale tak nie działa państwo dzisiaj. W, w, I poza tym powinniśmy robić wszystko, żeby jak najdłużej, jak najbardziej zachęcać Polaków do tego, żeby sami chcieli pracować jak najdłużej, dorabiać sobie w, w, na emeryturę, w, składkować. To jest wziąć odpowiedzialność za to i cieszyć się tym, że, że, że mogą być aktywni dłużej, jeżeli oczywiście pozwalają na to ich siły, a ci, którzy siły już mają kompletnie wycieńczone, powinni być zaopiekowani przez sprawnie działający system opieki państwowej, ochrony zdrowia i o tym też mówimy w naszym planie dla zdrowia, bo przecież są i tacy wśród nas, którzy po prostu ma, tak ciężko też fizycznie pracują, że nie są w stanie już później w, podejmować działalności. Giertych na ministra sprawiedliwości prokuratura generalnego. Zobaczymy, przyjdzie czas na rozdawanie stanowisk i nominacji. Ja Romana Giertycha nie ukrywam, znam od lat. Często rozmawiam, jeszcze, z, jeszcze przed czasami politycznymi, choć już po jego czasach tych, powiedziałbym, narodowych. I za chwilę chyba będę musiał tutaj dokonać jakiegoś morderstwa komara, który próbuje mnie tu atakować, ale może, może jednak odstąpi. Bo nie chciałbym takich rzeczy na wizji, no ale to są właśnie uroki lasu. I na pewno jest bardzo, bardzo ważnym głosem dzisiaj w debacie publicznej, również w tych sprawach prawnych. Ja go chętnie słucham. Krzysztof Szpilar, dlaczego opozycja głosowała zawiedząc, że dla Kaczyńskiego nie osłabiłoby go zdecydowanie? Dlatego, że Polska jest dla mnie ważniejsza niż Kaczyński. I, i Wy jesteście ważniejsi niż Kaczyński, i moja z Kaczyńskim gra. I nie wiemy, czy by go osłabił. Czy na przykład nie, bo on tak ma, jak widzi ścianę, to naciska pedał gazu. Odwrotnie, jak człowiek, z zwyczajny, który naciska hamulec. I może by pojechał w Polexit, a może by pojechał w jakieś inne rzeczy. Więc wiecie, w to, 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 żeby... Ja nie wiem, skąd, dlaczego ci ludzie wierzą Kaczyńskiemu, że jak ono pojada, w wywiadzie, o to wywrócę koalicję, jak wy zagłosujecie. Czemu my mu wierzymy? Przecież on tyle razy nas okłamał. W Przemysław Staroń na ministra edukacji, bo jest wyśmienity i niezwykle dobry merytorycznie. W końcu polska edukacja wejdzie w XXI wiek. Co sądzisz? Przemek Staroń jest liderem naszej grupy edukacyjnej. Przygotowujemy teraz program oświatowy edukacyjny, który pokażemy niebawem. A czy na ministra? No, jak powiedziałem, przyjdzie czas na rozdawanie nominacji. To jeszcze nie jest ten moment. Krzysztof Łuczak, czy jest w planie utworzenie specjalnej komórki nadzorującej zatrudnianie osób na wysokich stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa oraz czy zechciałby Pan, aby doprecyzowano prawo w kwestiach odpowiedzialności za nadużycia dla nich? Tak, to bardzo ważny temat Panie Krzysztofie i my niedługo pokażemy, bo mamy już opracowaną, za... mamy opracowane zasady, politykę, którą chcielibyśmy wprowadzić, jak obejmiemy rządy w sprawie zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, nadzoru nad majątkiem państwowym, wprowadzania jasnych procedur konkursowych, wyłaniania rad nadzorczych, monitorowania rad nadzorczych, czy dobrze wykonują swoje funkcje. Tak, żeby raz, a dobrze skończyć z nepotyzmem politycznym i zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu komunalnym, który też niestety w różnych miastach kwitnie, więc tutaj szczegółowe rozwiązania przedstawimy, bo mamy już praktycznie gotowe. W Paweł Martyniu, jak idzie rejestracja partii, ponoć pan Zydorczak próbował zablokować rejestrację Polskiej 2050 Szymona Hołowni. No pan Zydorczak, czasami to tak sobie myślę, żeby może nawet jakieś tam pieniądze na nich wpłacić, bo ciężko im idzie, jakieś jakoś takie współczucie we mnie się rodzi. Idzie mu tak z blokowaniem tej naszej rejestracji, jak idzie z rejestracją kandydatki byłej burmistrzyni Oświęcimia, którą będzie rejestrował mieszkaniec Kościana, o ile dobrze pamiętam, na prezydenta Rzeszowa. No nie idzie, no po prostu nie idzie. No biednemu zawsze wiatr w oczy no i co zrobisz? A tak mówiąc zupełnie poważnie, czekamy cały czas na odpowiedź sądu. Teresa pyta, czy za chwilę nadejdzie. Do szczepienia dla dzieci, czy zaszczepi swoją córkę? Oczywiście, że zaszczepię. Jeżeli tylko będzie taka możliwość i naukowcy, wakcynolodzy, lekarze powiedzą, że jest to możliwe i bezpieczne, nie będę się wahał ani chwili. Za bardzo cenię życie mojej córki i za bardzo ją ukocham, żeby patrzeć, jak cierpi w, z powodu jakiegoś zapalenia płuc albo, albo Pimsu, albo innych schorzeń, albo jeszcze jakichś innych sytuacji. Mariusz Jańczuk, czy możliwa jest aktywność w pana ugrupowaniu osobom niewierzącym? No rzeczywiście, że tak przepada. My nie sprawdzamy medalików, nie sprawdzamy zeszytów od religii, to nie kolenda. Ja naprawdę nie jestem księdzem wbrew temu, co. W, niektórzy wciąż podejrzewają. W, oczywiście, że tak. Serdecznie zapraszamy. To jest ruch i dla wierzących, i dla niewierzących. W, niech pan zobaczy, jak myślimy o uporządkowaniu relacji Kościoła i państwa, w, w, przeczytawszy to na stronie Strategie 2050. I proszę mi pokazać partię, która tak konkretnie, w, precyzyjnie i merytorycznie o tym mówi bez wojny religijnej, ale jednak bardzo stanowczo, z taką konkretną stanowczością. W, Krzysiek Baran. Skąd to poparcie PiS? 35%. Jak to zmienić? W, w 35% PiS bierze się z tego, że jakieś 15%. Oni mają z 20% żelaznego elektoratu, nic tego nie zmieni, natomiast w, przynajmniej szybko. Natomiast te 15% to są ci, którzy nie widzą alternatywy i muszą ją zobaczyć w nas i muszą zobaczyć, że ci to naprawdę, że to są naprawdę przekręciarze. No. Że to są naprawdę oszuści że oni jedną ręką ci dają 500, a w tym samym czasie z kieszeni z tyłu wyciągają 1000. I to trzeba ludziom pokazywać, trzeba ich uświadamiać. W, jak, jak ta polityka yy, wygląda yy, i powiedzieć im, że mogą mieć takich, którzy będą im dawali te 500 do ręki, ale nie będą w tym czasie wyciągali im z kieszeni tysiąca na bezczela, mamiąc yy, i machając przed nosem tą pięćsetką. Pięćsetki nie stracisz, yy, a, a, ale nie stracisz też tego tysiąca. Ja tego nie rozumiem. Po co mieć złodziei, którzy rozdają pieniądze, jak można mieć uczciwych ludzi, którzy te, tymi pieniędzmi będą yy, państwowymi się dzielić? Proste. Trzeba to, to ludziom tłumaczyć. A jeszcze jest połowa w Polsce nie głosujących, którzy mają to centralnie, wiecie, w jakiej części układu pokarmowego i mówią, mnie to nie dotyczy. Tylko yy, ich to nie dotyczy, bo to jakś tam spór o praworządność. Jak się spotkają pierwszy raz z pisowskim sędzią. W, który będzie y, robił im, że tak powiem, y, podgórkę, bo akurat wejdą, będą mieli kosę z, z jakimś działaczem lokalnym pisu, to się wtedy okaże. O, wtedy będą protesty. Jak wjadą im i wytną im 30 hektarów lasu, żeby tam ubojnie postawić, albo fabrykę, albo cokolwiek innego, y, bo tak się ministerstwo zamarzy, o to wtedy będzie lamat i, i co ten PiS. Teraz jest czas na to, żeby wyciągać wnioski z tego, że na takich ludzi nie można po prostu głosować, bo oni nie mają moralnej y, wiarygodności, żeby jakąkolwiek władzę u nas y, sprawować. W Adriana Sadowska, stosunku się proszę do powrotu dzieci do szkół, czy to mądre, skoro my rodzice nie jesteśmy jeszcze zaszczepieni. To nie jest mądre z innego powodu. To nie jest mądre, dlatego że te dzieci dzisiaj, jak wracają do szkół, musiałyby mieć pewność, że w nie, nie wpadną natychmiast w wir klasówek, kartkówek i innych rzeczy. I wielu nauczycieli to rozumie, że teraz tak naprawdę trzeba leczyć traumę pokowidową i izolacyjną, która u wielu dzieci występuje, a nie robić klasówki. Ale co jeśli trafią na tych, którzy tego nie rozumieją, i wpadną znowu w system tych państwowych egzaminów, dzisiaj dzieci trzeba ratować, a nie szkolić. Dzisiaj dziećmi się trzeba opiekować, rehabilitować psychicznie po COVID-zie i to koniecznie dzisiaj trzeba zrobić. Co z lasem Solnickim? Pyta Aga Polka. Liczymy na wsparcie. Całym sercem z Wami walczymy o las Solnicki w stoku i nie ma tutaj żadnych złudzeń. Jestem z Wami i my jesteśmy z Wami całym sercem. Panie Szymonie, robi Pan świetną robotę. Co z inicjatywą klubów książki, gdzie można znaleźć na ten temat informacje? Nie wiem. Wie Pan co? Miałem tyle do roboty, że muszę sprawdzić, czy, czy to ruszyło, czy nie ruszyło. Dowiem się i wrócę z informacją na następnym live'ie, czyli w poniedziałek. Powiem Wam, jak to wygląda. Wiem, że książki już żeśmy kupowali do tych klubów książki, więc przypuszczam, że to się gdzieś zaraz już zacznie dziać. Pewnie na stronie Polska 2050 coś jest, ale mówię Wam, no tyle ostatnio tego było, że, że, że nie miałem okazji sprawdzić. Ja już się nie mogę doczekać tego projektu Klubów Książki, bo wiecie, że sam jestem książkofilem i książkopisem też, więc te dyskusje o książkach to już jest coś, na co zacieram sobie ręce. Na pewno przed wakacjami wystartujemy i ja o to zadbam osobiście. Stanisław Rutkiewicz, kiedy sklep online będzie? Mam nadzieję, że już zaraz, jak ostatnio patrzyłem na te, znaczy rozesłaliśmy te torby, które były już wcześniej kupione. Mam nadzieję, że zaraz... W, yy, 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 y, uruchomimy ten sklep. Będę cisnął moich kolegów, żeby to już naprawdę ruszyło, bo tam jakieś testy, jakieś tam podpinali, jakieś waluty, jakieś różne rzeczy. Musimy, muszę to sprawdzić, nie wiem. Yy, Monika Gładysz, ja jestem w Kalifornii. Jak można dołączyć i pomagać? Mamy świetny zespół w, w Stanach. Radka Dumańskiego, w Ludmiłę Mitule Proszę się skontaktować z Polska 2050 za granica w, i zobaczy pani, jak, jak fajnie działa nasza yy, amerykańska ekipa. To są te pytania, które yy, yy, zadaliście mi, a ja jeszcze raz na końcu na koniec tego live'a, tego spotkania, zwracam się do Was w tych pięknych okolicznościach przyrody, w tej sprawie, którą, e, którą przedstawiłem na początku. Proszę, pomóżcie nam uratować lasy państwowe. I prywatne też. Proszę, pozwólcie nam uratować nasze narodowe lasy, nasze dziedzictwo. Bardzo Was proszę o to, żebyśmy nagrali te filmiki, w, te zdjęcia w lesie sobie zrobili z napisem: Lasy nie dla kasy. I jasno, wyraźnie, niech Polska przez najbliższych kilka dni brzmi tym głosem, żeby tym patałachom ustrojowym i politycznym nawet nie przyszło do głowy, żeby ten projekt procedować dalej. Jeszcze raz powtarzam dla tych, którzy się dołączyli. PiS wymyślił, że lasy państwowe będą mogły być zmuszone do tego, żeby zamieniać się na grunty, które nie są lasami, bez żadnych dopłat, bez żadnych zobowiązań ze strony tych, którzy te lasy będą od lasów państwowych przejmować. A więc tak naprawdę w, będzie można wziąć za nie użytek w kawał lasu od lasów państwowych, jeżeli tylko rząd się na to zgodzi, postawić tam, co się chce, zatruć to, zniszczyć, jak się będzie chciało, a las będzie wyrżnięty w pień, bo tak wymyślili posłowie prawa i sprawiedliwości. Takiego kretynizmu, takiego idiotyzmu, takiej głupoty w świat nie oglądał i mam nadzieję, że uda nam się ją zatrzymać. Do jasnej cholery powtórzę to raz jeszcze: lasy nie dla kasy, wara od naszych lasów. Stańcie, proszę, razem z nami. Musimy obronić ten las i wiele innych, które tak dobrze znacie i bez których nie wyobrażamy sobie ani swojej przyszłości, ani przyszłości naszych dzieciaków, które przecież uwielbiają się w nich bawić, ani odpoczynku. Wiecie, jak będzie klimat wyglądał, jak oni to wszystko wyciepią? Bardzo Was o to proszę. Wszystkiego dobrego w, i do zobaczenia w poniedziałek w bojowym nastroju. Kończymy ten tydzień, ale no jak nam kradną nasze, to co? Nie będziemy walczyć? Oczywiście, że będziemy walczyć. I my, w Polsce 2050, będziemy walczyć aż do skutku. Wszystkiego dobrego.